Rochette.pl. Szydełkowanie moją pasją. Witajcie moi drodzy. W dzisiejszym filmiku chciałabym pokazać Wam, jak zrobić na szydełku taką śliczną serwetkę. Tą serwetkę robię z włóczki, z kordonka, właściwie papec, o którym już Wam opowiadałam. A to ten kordonek. A brzeg, sam brzeżek, jest zrobiony riwą. A komplet serwetek powstaje na zamówienie dla koleżanki, która właśnie w takich kolorach sobie zażyczyła te serwetki mieć. Jeszcze ta serwetka nie jest usztywniona, nie jest rozpięta, dlatego leciutko się faluje, ale daję Wam słowo, że po rozpięciu ona będzie równiutka, ponieważ już dwa komplety takich serwetek robiłam i wszystko wyszło naprawdę gładko i równo. Ja postaram się streszczać tak, żeby ten film nie wyszedł zbyt długi, dlatego moi drodzy, szydełko 1,25 mm i zaczynamy. Rozpoczynamy od wykonania oczywiście pętelki na szydełku i zrobienia 8 oczek łańcuszka. Te 8 oczek łańcuszka zamykam w kółeczko, oczkiem ścisłym wbijam się w pierwsze oczko i gotowe. No i teraz pierwsze okrążenie. 3 oczka łańcuszka, które zastępują nam oczywiście słupek, jedno oczko przerwy i wbijam się kolejnym słupkiem w kółeczko. Oczko przerwy i kolejny słupek. I teraz moi drodzy, słupków potrzebujemy 15, nie licząc tych 3 pierwszych oczek, tak? Czyli w sumie, jeżeli policzymy z tymi 3 oczkami pierwszymi jako słupek, to słupków będzie 16. Jeżeli ich nie liczymy, to wbijamy się oprócz tych pierwszych 3 oczek 15 słupkami w kółeczko. Każdy słupek oddzielony jest jednym oczkiem. Tak wygląda ukończone już okrążenie. Przechodzimy do okrążenia drugiego. Znajduje się nad słupkiem pierwszym 3 oczka łańcuszka. Kolejny słupek wbijam pomiędzy słupki, tu w tą przerwę. A następny słupek w słupek. Czyli wykonujemy teraz 2 razy więcej słupków niż w poprzednim okrążeniu, bo w każdą przerwę między słupkami i nad każdym słupkiem. I tak naokoło. Przechodzimy do okrążenia trzeciego, bardzo prostego moi drodzy. 3 oczka łańcuszka i tym razem nie za słupek, ale za łuk. Łuki, które będziemy teraz wykonywać, omijamy jeden słupek, wbijamy w kolejny. Każdy łuk ma 3 oczka łańcuszka, a więc raz, dwa, trzy i wbijam się nie w następny słupek, jeden omijam, a wbijam się w słupek kolejny. Tak to wygląda. Raz, dwa, trzy. Jeden słupek omijam. Wbijam się w następny i naokoło. Został mi teraz do zrobienia ostatni łuk i ponieważ chcę szydełkiem znaleźć się na czubku tego łuku, to robię jedno oczko łańcuszka, narzut. Wbijam się tutaj w podstawę pierwszego łuku i wykonuję słupek. I w ten sposób jestem na szczycie łuku. Teraz kolejne okrążenie. To będzie, moi drodzy, 4 okrążenie. Będziemy robić słupki podwójne. A więc z
Zaczynam od czterech oczek łańcuszka za słupek podwójny i następnie pod ten mały łuczek jeszcze dwa słupki podwójne. Nie przerabiam ich do końca, zostawiam pętelkę. I jeszcze jeden podwójny, trzeci. W ten sposób. I teraz wszystkie ściągam jednym oczkiem. Powstaje taki troszkę jakby pęczek z trzech słupków podwójnych. Przerwa między nimi to 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4. A, ucieka. 4, 5, 6, 7. I teraz kolejne 3 słupki podwójne, następny łuk. A więc 2 narzuty na szydełko. Przez 2. Przez 2. Mam 2 pętelki na szydełku. 2 narzuty pod ten sam łuk. Przez 2. Przez 2 pętelki, 3 pętelki na szydełku. I jeszcze raz. 2. 2. W sumie 4 pętelki. No i teraz wszystko ściągam jednym oczkiem. 7 oczek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I kolejne 3 słupki podwójne pod następny łuk. I w ten sposób obrabiamy w tym okrążeniu wszystkie łuczki z okrążenia trzeciego. Tak to w tej chwili wygląda. No i teraz znowu, tak jak w poprzednim okrążeniu, potrzebuję zakończyć ten mój ostatni łuk tak, aby znaleźć się na jego czubku. A więc wykonuję nie 7 oczek łańcuszka, tylko 3 oczka. Następnie słupek potrójny. Raz, dwa, trzy narzuty na szydełko. No i wbijam się tutaj w podstawę, gdzie ten łuk mój powinien się zakończyć. I przerabiam ten potrójny słupek, czyli wszystkie narzuty, które mam na szydełku. I gotowe. W ten sposób mam łuk, jestem na jego czubku. Dobrze, przechodzimy w takim razie do piątego okrążenia. Jestem na środku łuku i teraz będę wykonywała dwa rodzaje łuków. Znowu, łuki złożone z 3 oczek łańcuszka, małe, i z 6 duże. Na łuku wykonujemy te malutkie, czyli robię teraz raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i wbijam się pod ten sam łuk oczkiem ścisłym. Przy przejściu z jednego łuku na drugi 6 oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5, jeszcze raz, 5, 6 i pod drugi łuk. Oczko ścisłe, jestem na następnym łuku. Raz, dwa, trzy. Mały łuczek pod ten sam łuk. 6. Przechodzę na łuk kolejny. 3. Mały łuk i 6 na kolejny. I tak, moi drodzy, naprzemiennie naokoło małe i duże łuki. I gotowe, jestem na ostatnim łuku. I teraz wykonuję 3 oczka łańcuszka zamiast 6 oczek i jeden słupek. Tutaj akurat mam spore oczko do złapania. O, i w ten sposób. I teraz, moi drodzy, kolejne okrążenie, 6. Wykonujemy dokładnie tak samo jak 5. To znaczy, zaczynamy od przejścia dużym łukiem z jednego dużego łuku na drugi duży łuk. Czyli 6 oczek łańcuszka. Omijam mały łuczek, który
patrzcie, takie kuleczki mi się porobiły z tych małych łuków. Pod duży łuk. I na tym dużym łuku trzy oczka łańcuszka. I w to samo miejsce pod łuk. I znowu 6 oczek. I pod następny duży łuk 3 oczka. I pod ten sam łuk taki mały łuczek. No i tak naokoło. Zaczęliśmy od dużego łuku, więc kończymy małym, ale ponieważ chcę znaleźć się na czubku małego łuczku, tego złożonego z trzech oczek łańcuszka, w związku z czym robię jedno oczko i właściwie mogę zrobić półsłupek. O, i mamy mały łuczek. W ten sposób. Zaczynamy teraz tą część serwetki gęstą, tą z tych wachlarzyków złożoną. Jesteśmy na czubku małego łuczku, łuczku. Trzy oczka łańcuszka za pierwszy słupek i jeszcze dwa słupki pod ten nasz mały łuczek. W sumie powstaje nam grupa trzech słupków wbitych w mały łuk. Teraz oczko ścisłe pod łuk duży. W ten sposób. Przechodzimy do kolejnego małego łuczka, łuczku. I teraz tak, trzy słupki, mały łuk. Raz, dwa, trzy. Trzy oczka łańcuszka i kolejne trzy słupki w ten sam mały łuk. Oczko ścisłe pod następny duży łuk. I gotowe. I jeszcze raz. Zaczynamy od trzech słupków w następny mały łuk. Jeden. Dwa. I trzy. Następnie trzy oczka łańcuszka. I znowu trzy słupki w mały łuk, ten sam. I łapiemy oczkiem ścisłym pod łuk duży. No i tak wygląda okrążenie siódme. W ten sposób obrabiamy serwetkę naokoło. Tak wygląda teraz brzeg serwetki. Ja jestem już prawie na końcu tego okrążenia. Wbiłam się w ten malutki łuk pierwszy jeszcze trzema słupkami, prawda? I teraz powinnam zrobić połączenie tutaj z trzech oczek, ale ponieważ znowu chcę być na czubku tego małego łuczku, tak, pomiędzy grupami słupków, w związku z czym robię jedno oczko i następnie wbijam się i wykonuję tutaj półsłupek. O, w ten sposób. I teraz, moi drodzy, ósme okrążenie. Do tej pory mieliśmy tutaj grupy po trzy słupki.
Teraz będziemy wykonywać te wachlarzyki po 4 słupki z każdej strony. A więc zaczynam od 3 oczek łańcuszka za pierwszy słupek. Następnie pod ten łuk na środku wbijam się jeszcze jednym słupkiem. W ten sposób. Trzeci słupek. Pierwszy słupek z grupy. Tutaj będzie ciężko, bo to jest ten początek. Ok. To jest trzeci słupek. Czwarty słupek. To następny słupek. I zostaje mi tutaj jeden słupek. I ja go już, moi drodzy, omijam. Tak samo omijam pierwszy słupek z następnej grupy i łapię w kolejny. Od razu słupek, pierwszy, drugi, następny słupek i 2 słupki pod łuk tutaj na środku. Raz i 2. A więc mam teraz 4 słupki. 3 oczka łańcuszka przerwy na górze i znowu 4 słupki z drugiej strony. A więc 2 słupki pod łuk. Raz. 2. I trzeci słupek w pierwszy słupek. Czwarty słupek w kolejny. I resztę omijam. Wykonuję następny. Tutaj drugi słupek. No i tak naokoło. Ósme okrążenie jest już gotowe i teraz, moi drodzy, od razu Wam powiem, jak wykonać okrążenie 9 i 10, ponieważ wykonuje się je analogicznie jak to 8, tylko zwiększamy o 1 te grupy słupków. W okrążeniu 9, tym teraz, będziemy wykonywać 2 słupki pod łuk, tak, ten malutki, tutaj, i następnie 3 słupki, w kolejne 3 słupki, ostatni zostawiamy bez zmian, nie wkłuwamy się ani w ten ostatni, ani w pierwszy z kolejnej grupy, tylko potem od razu w 3 kolejne słupki z następnej grupy, 2 słupki pod łuk, 3 oczka łańcuszka przerwy i znowu. To będzie 9 okrążenie. No jeżeli w 9 okrążeniu mieliśmy 5 słupków, to w 10 okrążeniu będziemy mieć ich 6, czyli znowu 2 słupki pod łuk, potem 4 słupki w kolejne słupki, omijamy ostatni i pierwszy z następnej grupy, 4 słupki plus 2 słupki pod łuk, 3 oczka łańcuszka przerwy i tak dalej. Także wykonujemy teraz 2 kolejne okrążenia, zwiększając liczbę słupków w każdej grupie o 1. Mamy już w ten sposób zrobionych 10 okrążeń. I teraz, moi drodzy, przechodzimy do 11, ostatniego okrążenia, jeżeli chodzi o naszą część z kordonka. Potem zostanie tylko do zrobienia ten brzeżek kolorowy. Ostatnie okrążenie robimy bardzo podobnie do tych poprzednich. Jest tylko jedna zmiana, dlatego chciałam Wam pokazać. Zaczynam od 3 oczek łańcuszka, kolejny słupek pod łuk, a więc mamy 2 słupki pod tym środkowym łukiem. No i teraz tutaj mieliśmy w sumie 6 słupków w tym poprzednim okrążeniu.
No to tutaj oczywiście teraz będzie tych słupków 7, a więc wbijam się po kolei w te słupki. 1, 2, czy w sumie już mam 4, 5, 6, no i jeszcze 1, no i tutaj właśnie jest ta zmiana. Też troszeczkę. Okay. Otóż te słupki najniżej, tutaj w tym zgięciu, będziemy robić w ten sposób, że nie przerabiam go do końca. Zostawiam sobie pętelkę na szydełku i tak samo ze słupkiem z następnej grupy słupków. Mam 3 pętelki. Teraz wszystko ściągam jednym oczkiem. W ten sposób. I znowu. 2, 3, 4, 5. Dwa słupki podług, czyli 6 i 7. 3 oczka łańcuszka. No i kolejne 2 słupki podług. Dwa. I jeszcze 5 w kolejne słupki. 4, 5, 6. No i 7 słupek. Narzut. Przeciągam przez 2. Zostawiam pętelkę. Następny słupek. Przez 2. Mam 3 pętelki. I wszystko ściągam jednym oczkiem. I w ten sposób wszystko nam bardzo ładnie równo wychodzi i tak robimy naokoło. I tak wygląda już ukończona serwetka. Ona jest tej samej wielkości co ta, tylko bez brzeszku, bez brzeszka tego ciemnego. Tak jak Wam powiedziałam na początku, nie przejmujcie się, że ona leciutko się faluje. To wszystko potem ładnie się wyrówna. A tak naprawdę tą serwetkę można już tak zostawić, też jest bardzo ładna. Natomiast jeżeli chcecie zrobić taki ozdobny brzeg, to teraz Wam pokażę, jak go zrobić. A przypomnę, riwa błyszcząca, z taką mieniącą się nitką. Świetna właśnie do różnego rodzaju dekoracyjnych brzeszków. Zaczynam gdzieś na tym boku tej naszej chojneczki. Gdzieś po środku zahaczam sobie nitkę. No i teraz oczywiście będę pracowała półsłupkami. Półsłupki. Ja sobie podłożę tą końcówkę tutaj tej nitki z tyłu, tak żebym jej potem już nie musiała wyrabiać. A więc wbijam się w kolejne oczko i robię półsłupek. Półsłupek. No i jeszcze jeden, tutaj mi zostało oczko, jeden słupek. A więc kolejny półsłupek i w ten sposób doszłam do przerwy. I teraz w tą tutaj przerwę, w ten łuk, wykonuję najpierw 2 półsłupki. Raz. 2. Następnie. Okay. Następnie 3 oczka łańcuszka na pikotkę. Tutaj wbijam się na początku i oczkiem ścisłym
przeciągam. Następnie kolejne dwa półsłupki w łuk. Raz. Dwa. No i teraz wbijam się już w słupki. Z tym, że jak pamiętacie, mam tutaj 7 słupków. Ja wykonam zaledwie 6 półsłupków, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teraz mam tutaj to oczko duże, które łączy dwa słupki na samym dole. Omijam je i kolejnym półsłupkiem wkłuwam się tutaj, czyli omijam to oczko, a wkłuwam się w to, czyli to będzie jakby drugi słupek z tej drugiej grupy słupków tutaj po tej stronie. I robię półsłupek. Gotowe. I do góry. Cztery, pięć, sześć, dwa półsłupki pod łuk, trzy oczka łańcuszka, robimy pikotek, znowu dwa półsłupki i kolejnych 6 półsłupków. Kolejne słupki. No i w ten sposób, moi drodzy, powstaje nam właśnie taki ozdobny brzeg. Moi drodzy, mam nadzieję, że wzór Wam się podoba. Jeżeli Wam się podoba, to dajcie mi znać. Wtedy pokażę Wam, jak do kompletu takich serweteczek zrobić jeszcze dużą serwetę, właśnie z tym wzorem, z tym motywem po środku. Zapraszam Was na mój blog crochet.pl. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was bardzo mocno. Ania. Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Crochet.pl. Szydełkowanie moją pasją.